Drugie Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Cieszynie świętuje w tym roku swoje 90. urodziny. Jubileuszowe uroczystości odbyły się dzisiaj, 11 października. Najpierw społeczność szkolna oraz zaproszeni goście wzięli udział w nabożeństwie ekumenicznym w kościele świętej Marii Magdaleny w Cieszynie. Kolejnym punktem programu była uroczysta akademia w Teatrze imienia Adama Mickiewicza. Cieszy się Kopernik nadal popularnością wśród młodzieży. Obecnie w tym roku mamy ponad 700 uczniów, 24 oddziały. Mocna strona, jak już mówiłam, to sport. To jest to, co w szkole zawsze dobrze funkcjonowało. Może nie tyle sport i wyniki i tak dalej, co, jak mówię, wychowanie przez sport. To na pewno jest naszą mocną stroną. Myślę, że osiągnięcia naukowe to także, bo jakby no, naszym celem jest przygotowanie do dalszych studiów, do egzaminów maturalnych, więc musimy jakby o to dbać i kłaść na to główny nacisk. Ale co też najważniejsze, to tak jak tutaj też wspominali inni, to środowisko, ta rodzina, to poszanowanie wzajemne uczniów, nauczycieli i ta atmosfera to dla mnie chyba najważniejsza rzecz. Sporo absolwentów potwierdziło udział, sporo absolwentów bierze udział w wieczornym balu, ale też zupełnie jakby inna grupa zwiedza szkołę i umawia się na spotkania klasowe. Także nawet nie jestem w stanie jakby liczby podać, dlatego że to się wszystko rozchodzi na wiele tych różnych jakby podimprez. Ja trafiłem do pracy w tej szkole na początku lat 70. i spotkałem wielu wspaniałych nauczycieli, którzy udzielali mi rad, wskazówek. I była to atmosfera pełna życzliwości. Właśnie te relacje między nauczycielami, ale nie tylko pomiędzy nauczycielami, pomiędzy nauczycielami i uczniami były nacechowane życzliwością. Ja zapamiętałem atmosferę tamtych lat i również swoich uczniów, wychowanków, którzy tu pewnie siedzą, traktowałem jako młodszych kolegów, jako partnerów. I to jest bardzo ważne. Wspominał m.in. Stanisław Kubicius, dziś przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego, były nauczyciel i przyjaciel tej placówki. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.